Jeszcze tylko moment, dzieli nas od pierwszego gwizdka. Mam nadzieję, że obie ekipy dostarczą nam niezapomnianych wrażeń. Która drużyna wyjdzie z tego meczu zwycięsko? Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Przed mikrofonem Tomasz Smokowski i niezawodny Jacek Laskowski. A dziś mamy dla Państwa interesujący mecz grupowy tych rozgrywek pucharowych. Ten mecz z pewnością dostarczy nam wielu niezapomnianych emocji. Zapraszamy! Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Nie ma gola! Trafiła w słupek! Znakomicie, dobre teraz zachowanie piłkarki. Gdyby ten strzał wpadł do bramki, być może przesądziłby o losach meczu, a tak nadal mamy remis. A teraz bramka! Pięknie nam to się zaczyna, proszę Państwa! No i teraz widzimy w powtórce, że chyba dopisało tutaj trochę szczęścia przy tej bramce. Niewiele brakowało, a piłka trafiłaby w poprzeczkę, ale koniec końców liczy się efekt końcowy. No to mamy 1-0. Brown. Umie chronić piłkę, dobre ma warunki, nie odda jej za bezsen. Cierpliwie konstruują akcję, mimo że jak najszybciej muszą coś strzelić. Wybroniła to, ale musi dalej uważać. To bitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. Pech. Wyglądało, że to jest już wybroniona sytuacja, a tu nagle, zupełnie niespodziewanie, jednak pada bramka. W takich sytuacjach można tylko współczuć, bo chociaż pierwsza interwencja była jak najbardziej udana, to koniec końców i tak tracą gola. Ale taka to już niewdzięczna robota bramkarska. No i strata Barcelony. Ciąg na bramkę, będzie teraz chyba groźnie. Musi to teraz dobrze rozegrać. Brawo, świetna interwencja. Niewiarygodne, już widziałem tę piłkę w siatce. Walsh. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Fiona Brown. Traci piłkę. Teraz może być groźnie. Walsh wyprzedziła obronę i już biegnie z piłką na bramkę. Tak, tego nie dało się zepsuć. Trafia do pustej bramki. No i ponownie akcja bramkowa. Obrona wywiedziona w pole. Zawiodło krycie i skończyło się na tym, że piłka zatrzepotała w siatce.
Aktualny wynik to 2-1. Do regulaminowego czasu gry doliczamy minutę. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Teraz powinna paść bramka. Co za interwencja! Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Koniec pierwszych 45 minut. Ciekawe, jak Barcelona poradzi sobie po przerwie. No i proszę bardzo, słychać gwizdek pani sędzi. Zaczynamy drugą połowę tego spotkania. Przytrzymuje piłkę, ale musi poczekać na resztę zespołu. Ostre, twarde, skuteczne wejście. Lucy Bronze. Urywa się kryciu. Szansa na strzał. Kapitalny blok. Było groźnie. Dwubramkowa przewaga na pewno dałaby im więcej pewności siebie. Oto nadarza się okazja. Będą wykonywać rzut rożny. A więc jest przerwa w grze. Będziemy mieli zmianę. Daleka piłka z rogu. No, teraz ciekawa akcja Walsh. No, powiem ci, że to było tak mocne, co niecelne. Oj tak, zawodniczka zdecydowanie musi poprawić celownik. No i proszę, teraz piłkarki Barcelony z piłką nieopodal bramki drużyny przeciwnej. Gol! Kolejna bramka! Ta przewaga zaczyna niebezpiecznie rosnąć. Spójrzmy na powtórkę. Widać, jak budowana od dłuższego czasu przewaga przekształca się w realne prowadzenie. Co za koordynacja. Mamy więc 3-1. Fiona Brown. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. I przechwytuje teraz piłkę. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Sieger. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. To może być groźne. Będzie kontra. Uderza na bramkę. Dobrze, zablokowany strzał. Dobry odbiór. Piłka jednak wyszła na aut. Tymczasem dojdzie do zmiany. Popatrzmy, czy to zmieni jakoś obraz gry.
Fiona Brown. Nic tu się już nie może wydarzyć. Drużyna miejscowa wyraźnie prowadzi. Zostało nam chyba tylko podsumować ich występ, Jacku. Tak, Tomku, tu nie może być najmniejszych wątpliwości co do tego, kto jest dziś lepszy. W tym starciu prezentują się po prostu świetnie, co dobrze oddają dwie bramki przewagi. Przez całe spotkanie udowadniają swoją wyższość. Na taką grę patrzy się z wielką przyjemnością. Mamy doliczone dwie minuty. To niewiele, ale gra była i kończymy to spotkanie. Mamy ostatni gwizdek na dziś. Wygrywają zawodniczki Barcelony. To one okazały się lepsze. Na pewno ten wynik może cieszyć. Pewne zwycięstwo dwoma golami pokazały dziś naprawdę solidną grę i skuteczność, zostawiając rywalki w pokonanym polu.